Witam wszystkich w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy. Mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Jak wiecie, jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Tam jest nasz sklep internetowy i cała nasza oferta. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj, a sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj przypominamy Wam motocykl, który zadebiutował bodajże 2 lata temu i cieszy się ogromną popularnością, ale jest cały czas ciężko osiągalny. Przed Wami Junak M15. Motocykl pojemności 125, czyli możemy nim normalnie na prawo jazdy kategorii B, posiadając kategorię B na samochód na 3 lata, już 3 lata, możemy poruszać się takim motocyklem. Motocykl ten występuje w 4 wersjach kolorystycznych. Oprócz prezentowanej tutaj wersji białej oraz wersji żółtej, występuje wersja czarna i wersja czerwona. Pojemność 125 cm, czterosuwowy, dwucylindrowy, 2 zawory na cylinder, chłodzony cieczą. Zasilanie w tryk z paliwa, maksymalna prędkość około 90 km na godzinę, moc 10,63 konia mechanicznego, pojazd posiada wałek wyrównoważający, rozruch elektryczny, z przodu i z tyłu mamy hamulce tarczowe hydrauliczne, rozmiar opony z przodu 19 100 na 90 i z tyłu 17 190 na 50. Wymiary 2390 na 800 na 1125. Masa własna 188 kg, dopuszczalne obciążenie 150 kg, wysokość siedziska 720 mm, zbiornik paliwa 13 litrów i mamy tutaj homologację na 2 miejsca. Czy posiada ten pojazd jakąś konkurencję na rynku? Ani Romet, ani Zip. Żaden tutaj polski producent nie proponuje takich pojazdów. Jest to niepowtarzalne. Trzeba też jeszcze zaznaczyć, że to nie jest pojazd dla osób, które są niewysokie. Dlatego, że łatwo tutaj sobie popatrzeć, że jeżeli usiądziemy na ten motocykl, mam 1,70 m wzrostu, no to proszę zobaczyć, gdzie mi tutaj do kierownicy. Także ten komfort jazdy jest naprawdę słaby. Zazwyczaj sprzedajemy go osobom, które mierzą 1,80 m, 1,85 m i więcej. Wtedy już ten komfort jest zupełnie inny. Podsumowując, polecamy Państwu Junaka M15, dostępny u nas w salonie. Zapraszam wszystkich na nasz kanał na YouTubie. Bardzo nam zależy, żeby nasz kanał prężnie się rozwijał. Prosimy o subskrypcję, prosimy o zaznaczenie dzwoneczka, żebyście wiedzieli, kiedy będą się pojawiały nowe filmy. Zapraszamy również na nasz kanał, na nasz Instagram oraz Facebook. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które Wam proponujemy. My obiecujemy, że będziemy cały czas prezentowali Wam wszystkie pojazdy, jakie będą przyjeżdżały do nas od naszych dostawców. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. A oto nasza oferta motorowerów, motocykli i skuterów. Zaczniemy od motorowerów. Pierwszy motorower, model ZXT50 w kolorze czerwonym. Drugi to Junak RAV50 w kolorze zielonym. Potem Barton Fighter w kolorze czarnym, Barton
Przepraszam, nie Fighter, tylko Sprint oczywiście. Barton Sprint RS w kolorze czarno-czerwonym. Tutaj mamy Romet WS50, który w tym roku został przemianowany na Harta 50. Wszystko to są teraz motorowery. Kolejny model to Zip Necken, czarno-niebieski. Kolejny to Junak 902 bordowy. Kolejnym motorowerem jest Junak RAV 50 w kolorze czarno-bordowym. Kolejny to nowość w tym roku, Junak 906 w kolorze czarny, zielona limonka. Potem Romet WS50, Barton Fighter w kolorze czerwonym. Kolejny pojazd Barton Sprint RS w kolorze zielonym. Potem mamy jeszcze jednego Junaka 902 w kolorze bordowym. Potem Barton Sprint w kolorze grafitowym. Barton Sprint w kolorze niebieskim, Junak RAV 50 w kolorze grafitowym macie, potem Junak 905 w kolorze niebieskim, kolejny to Barton Sprint RS w kolorze czarno-czerwonym. Tutaj mamy tą nowość od Rometa z tego roku, to Hart 50, w kolorze białym, potem Barton FR w kolorze czarna limonka, czarno-limonkowy, Zip Necken czarno-czerwony. To jest nowość od Rometa na rok 2021, Ogar 202 w kolorze zielonym, potem Barton Fighter w kolorze czerwonym, Hart 50 w kolorze popielato z wstawkami niebieskimi, Hart 50 w kolorze czarnym, Volcano 50 w kolorze wiśniowym, kolejny nowy kolor Ogar Romet 202, Barton Fighter w kolorze niebieskim, tu jeszcze minaliśmy Ogara 202 w kolorze niebieskim, Junaka 905 w kolorze niebieskim, to jest Romet Ogar 202 w nowym czarnym kolorze. Tutaj mamy Junak RAV 50 w kolorze czarny mat oraz Junak 902 w kolorze stalowym. To jest nowość na rok, to znaczy to jest rocznik 2021 oraz Romet ZXT w kolorze zielonym. To były wszystkie 50-tki, czyli tak zwane motorowery. Jeszcze zobaczę, czy coś tam nie ominęliśmy na końcu. Tak, FR50 z firmy Barton w kolorze czerwonym, FR50 z firmy Barton w kolorze niebieskim oraz Barton Sprint w kolorze czarnym i na końcu Volcano 50 z firmy Barton w kolorze czarnym. A teraz przechodzimy do skuterów pojemności 50 i mamy 747 z firmy Romet. Tu mamy modele Falcon 50 z firmy Barton, czarny mat z niebieskim, czarny mat z zielonym. Kolejne to modele RXL z firmy Romet. Tutaj mamy czarno-złoty oraz niebiesko-złoty. Dalej mamy City Line z firmy Romet w kolorze niebieskim i czerwonym oraz grafitowym. Bassa 4 z firmy Romet, czarno-zielona i czarno-czerwona. Kolejne tutaj, które widzimy, to są Tops RS 50 z firmy Zip. Tutaj mamy niebieskie, bordowe i pomarańczowe oraz Barton. Tu mamy Galactic, czarno-zielony, czarno-niebieski oraz skutery 727 z firmy Romet w wersji czarno-czerwonej i srebrno-czerwonej. Tu mamy Veracruz trzykołowy i Barton Tres trzykołowy. To były pojazdy trzykołowe. I to by było na tyle, jeśli chodzi o skutery. Tu nam się jeszcze uchowała 607 z firmy Junak. To nowa dostawa, kolor czarny i kolor czerwony z czarnym. Model 607 z firmy Junak. I teraz przejdziemy na motocykle
i po kolei. Mamy Scrambler 125 z firmy Zip w kolorze zielonym, Torku model Devil w kolorze czarnym, SCMB, sekundeczkę, bo nam zgasło światło. I po kolei SCMB 125 z firmy Romet, kolor czarno-srebrny, SCMB 125 srebrno-czerwony z firmy Romet. Tu mamy Windstar 125 z firmy Torku, to jest odpowiednik motocykla Classic 125 z Bartona albo Soft 125 z Rometa. Dalej VZ5 125 z firmy Zip. Jeszcze jeden motocykl Torku Devil 125. Tutaj mamy dwa motocykle SCMB Romet 125 w kolorze srebrny z czerwonym, ZXT 125 w kolorze grafitowy z dodatkami czerwonego. Tutaj mamy Soft 125, nowa dostawa z Rometa w kolorze grafitowym i w kolorze czarnym. Tu mamy Pro XT 125 z Zipa w kolorze niebiesko-białym i czerwono-białym. Kolejny Torku Windstar, jeszcze jedna sztuka, motocykl z firmy Torku. ADV 125 w kolorze zielonym i w kolorze grafitowym. Tu mamy Junak M14 chłodzony cieczą, bardzo ciekawa propozycja od Junaka. VZ5 125 z firmy Zip. Tu jeszcze jeden ADV 125 z firmy Romet. Tutaj RCR 125, ostatnia sztuka białego RCR-a. Tutaj mamy chłodnicę oleju, w tym roku RCR-a nie było. ZXT, przepraszam, Scrambler 125 w kolorze zielonym. Tutaj M11 Cafe z firmy Junak. Tutaj M12 Vintage. Najlepiej sprzedający się pojazd z rocznika w roczniku 2020, to już są oczywiście egzemplarze 2021. K125 z firmy Romet w kolorze srebrnym i w kolorze czarnym, Classic 125 w kolorze bordowym, ZXT 125 w kolorze czerwonym, no i tutaj mamy M12 Cafe, nowość od Junaka na rok 2021 w kolorze czarnym oraz czarno-bordowym i ostatni motocykl SC 125 z firmy Junak.